Podczas prac drogowych każdy kierowca zmaga się z różnymi trudnościami. Korki, objazdy to tylko przykładowe sytuacje, które potrafią wyprowadzić z równowagi dużą część osób za kierownicą. W Olsztynie jedną z metod ułatwiającą poruszanie się samochodem podczas działań modernizacyjnych miały być mini ronda. Początkowo zakładano, że będzie to rozwiązanie tymczasowe, jednak prace dobiegły końca, a mini ronda dalej są, dokładnie 4. Dwa są zlokalizowane przy ulicy Emilii Plater, a dokładniej przy skrzyżowaniu z 22 stycznia i Kościuszki. Inne skrzyżowanie o ruchu okrężnym znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Rataja i Alei Sybiraków, a czwarte na ulicy Doranta. O ile decyzja o pozostawieniu mini ronda przy ulicy Sybiraków zapadła, przyszłość pozostałych miejsc nie jest jeszcze znana. Według analiz Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie to rozwiązanie sprawdziło się i zwiększyło przepustowość skrzyżowań, na których mini ronda się znajdują. Jednak statystyki wskazują, że kierowcy niejednokrotnie mają tam problem. W 2019 roku na skrzyżowaniu ulicy Sybiraków i Rataja doszło do 21 kolizji drogowych. W analogicznym okresie odnotowaliśmy 5 kolizji w rejonie skrzyżowania Kościuszki i Emilii Plater. W większości ich przyczyną tych zdarzeń drogowych było nieustąpienie pierwszeństwa pojazdowi. Zachowanie kierowców na mini rondach mówi samo za siebie. Niejednokrotnie można zauważyć niepewność i zagubienie w takiej sytuacji. Problem może stanowić jego konstrukcja, oznakowanie, ale także brak wiedzy samych kierujących. Problemem jest niesygnalizowanie manewrów, tak? Niezachowanie szczególnej ostrożności, nieustąpienie pierwszeństwa tym, którzy na tym rondzie są. Zasada jazdy na mini rondzie w żaden sposób nie odbiega od poruszania się po standardowym skrzyżowaniu o ruchu okrężnym. Także wystarczy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Na skrzyżowaniu, jakim jest chociażby rondo, musimy zachować szczególną ostrożność. Czyli przede wszystkim koncentracja, skupienie, zajęcie odpowiedniego pasa ruchu, sygnalizowanie skrętu bądź jazdy na wprost. Takim bonusem byłoby zachowanie zwykłych zasad kultury jazdy, no i jak najmniej agresji i wyrozumiałości wobec siebie. Te rady na pewno się przydadzą, gdyż wszystko wskazuje na to, że mini ronda zostaną w Olsztynie na dłużej.